body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Cześć i czołem. Witam was, moje kochane Asiorki, w kolejnym vlogu na moim skromnym kanale, w kolejnym vlogu i chyba w ostatnim vlogu, który na tym kanale się pojawi, bo jak wiecie, poprzedni vlog dotyczył nazwy kanału, który chcę założyć, kanału vlogowego, będzie to osobny kanał. Kanał, na który będę nagrywał zapowiedzi tutaj, ale wszystkie vlogi będą już w innym miejscu. Podejrzewam, że zaczniemy od Q&A. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak nie chcesz trzymać na łóżkach, to trzymaj tutaj. Ja jeszcze włączę muzyczkę, bo jej nie włączyłem. Jestem gapuś. Aha, jak muzyczka to Cię interesuje, tak? To jest Wasz i mój mały łobuziaczek, tak, który będzie teraz tańczył, bo jest muzyczka. Słuchajcie, komentarzy było dużo z nazwami. Nawet niektórzy pisali po dwa. Nie było to zabronione. Także te dwa klucze do gierek X-Blades oraz Planets Under Attack bodajże zaraz rozdamy. Zakładam, że zrobimy to w formie takiej, że po prostu ja podam wam z Hanią niki tych osób, a wy napiszcie mi jakąś wiadomość prywatną albo napiszcie mi maila. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, jak to zrobimy. Albo wydaje się mi po prostu wiadomość przez YouTube'a. Chyba jest taka możliwość jeszcze. Jakoś się na pewno zgadamy, ale wróćmy do tematu przewodniego. Pokażę wam te wszystkie komentarze, żebyście też wiedzieli, o co chodzi. Także zaczynamy. Pierwszy był w ogóle Olek, który napisał taką nazwę: vlogowiec HDMI TV. Hania? Taka średnia, co? Dziękuję, Olku, za komentarz, ale nie wygrałeś. Następny był zawsze wierny i oddany nasz ciuczek ukochany, czyli Karaciuk, który napisał od łysego do vloga. Ja wcale nie jestem łysy i niestety, jak wszyscy mówią, ale ja mam włosy. To, że nie dużo, to zawsze mam. Podobnie w podobnym temacie wypowiedział się Sajanek, który napisał, co mam łyse vlogi robić, tylko po angielsku. Nie podoba się łyse vlogi. Nie, Hania będzie teraz tańczyła, okej. Okay. Jeszcze był Kamil. W ogóle Kamil to dla mnie bohater dnia dzisiejszego, bo nawet dwa komentarze, to trzy komentarze pod tym odcinkiem, także statystyki lubią takie osoby. Napisał Marek vlogowy i powiem wam, że to był jeden z fajniejszych komentarzy. Podobnie jego drugi vlog, Marka TV, też nie głupio, że tak powiem, tam się postarałeś. I te nazwy były spoko bardzo. Hania, nie popisuj się. Hania! Usiądź na kolanach. Był też, słuchajcie, Żletka, który Markowy Świat. Niezła nazwa. Markowy Świat, nie? Markowy Świat? Dobry! Dobry jest! Ale nie musisz krzyczeć. Potem był też jeszcze Koteł, który też nam napisał komentarz o nazwie Mark Vlogs po angielsku. Vlogi Marka Vlogi po angielsku. No i było jeszcze, kurczę, oprócz tego był komentarz, który się powtarzały. I powiem wam, że myślałem, że te dwa komentarze Markowy Vlog wygrają. Bo ja sam miałem takie podejście: tańcerka. To był mój pomysł na nazwę. Natomiast zobaczyłem, że już takie kanały istnieją. A mój pomysł na nazwę tego to jest Hanio Marek. I lol. Surprise. To był mój pomysł, ale niestety takie kanały już istnieją. Nie chcę powielać czegoś, co już istnieje. Bo wiecie, bo to jest plagiat. Był też na Arturo Kosturo, który pisał Markowy Vlog. I to też jest niezły kanał. Moje pomyślenie było, słuchajcie, o tym, żeby to się jakoś koło tego Markowego... Haniu! Ale to jest fajna muzyka! Rozumiem. Żeby to się koło tego Markowego jakoś kręciło. Bo tutaj wszystko jest Markowe. Są Markowe vlogi, Markowe openingi, no i są gapo.
Bo majkowasy, wszystko jest markowe. Nawet szczegba między zębami jest markowa. Szczegba, tak, no dobrze, już. No i myślałem o tym długo, namiętnie, analizowałem. No i... Uwaga, uwaga! Proszę też zwracać uwagę na mnie! Uwierz mi, że się nie da na ciebie uwagi nie zwracać. Wracając do tematu przewodniego, Bisik wygrał, słuchajcie, markowe vlogi. No jako, że markowy vlog był zajęty, to jedyne coś, co było blisko, to właśnie markowe vlogi. I taki będzie ten kanał, tak będzie się nazywał, także Bisiku wygrałeś. Wygrałeś, mój drogi, grę. No, odezwij się do mnie. Na maila masz mail w komentarzach, czy przez wiadomość tutaj. Ewentualnie podaj mi na przykład mail do siebie w komentarzu, tak? Bo ten komentarz się nie upubliczni. Ja wszystkie komentarze potwierdzam, więc możesz napisać mi, prawda, swój adres mailowy na przykład pod tym odcinkiem w komentarzu. Ja ci wyślę klucz do gry, a potem ten komentarz skasuję. Wiadomo, o co chodzi. Także gratuluję. Piąteczka. Albo trzy. Albo rzymska. I mój drogi, wygrałeś grę, natomiast teraz pozostaje tygodnia. Z tego co patrzyłem, to XBS jest to chyba fajniejsze, więc dostaniesz... przepraszam, machając snała. X-Blades jest troszkę fajniejszy, więc Bisiku, to chyba X-Blades dostaniesz ty właśnie. Gratulacje. Natomiast, no jako że moja mała po czwartkach chciała ze mną nagrywać, tak? To... Nie jestem mała. Duża. Skończyłam 6 lat. Tylko, że moja duża po czwartka chciała nagrywać, no to powiedziałem, że niech ona wybierze drugi komentarz, który zwycięży. Haniu, ja ci przeczytam jeszcze raz te komentarze, dobrze? Które tutaj są. Tylko nie ten, który ma pierwsze miejsce. Tak, a ty wybierzesz, dobra? Więc czytam. Vlogowice HDMI TV, od łysego do vloga, Bold Vlogs, Mark Vlogowy, Vlog Marka TV, Markowy Świat, Mark Vlogs, Markowy Vlog, Markowy Vloguje. Markowy Świat. Markowy Świat. Czyli kurde, Jacku, Żleta wygrał. No to patrzcie, no to już... Mamy już dwóch zwycięzców. Mamy dwóch zwycięzców, słuchajcie. Mamy dwóch zwycięzców. I bijemy im prawa. Dokładnie. Wybaczcie, ale ja się zafascynowałam tą muzyką. Tak, zafascynowała muzyka. Także Bisik, ty wygrywasz. Ty wygrywasz X-Blade'a, Jacek wygrywa strategię Planet Under Attack. Gratulujemy. Czy byś chciała jeszcze dzisiaj opowiedzieć we vlogu? Dziewczynko. No to szybciutko, bo musimy kończyć. Słuchaj. Właśnie chciałam opowiedzieć, że pamiętajcie, żeby... Proszę przypomnieć dzieciom, żeby... Pomagały, tak? Nie. Nie? Jak to nie? Nie, żeby ten... Żeby napisały list do świętego Mikołaja. No tak, bo tak... Bo mój tata już wysłał mój list. Ja już wysłałem Hani list do Laponii i mam nadzieję, że Mikołaj zdobędzie jakieś fajne... Lego pozytywa. Harry Potter, Lego Friend Remiza Strażacka. No, dobrze, to widzicie, poważne sprawy. Tak, ja uwielbiam klocki. Hania uwielbia klocki. Najbardziej Harry Pottera. Portfel nie lubi tych klocków, ale takie jest życie. Słuchajcie. Wszystko mamy ustalone. Gdzie byliśmy na kręglach? Tak, na kolegę urodzinach, który się nazywa Adam, na nazwisko ma. Nie mów nazwiska. Nie okay. Mówisz takich rzeczy. Okej. Okay. Adam, byliśmy w kręgielni, tam jest też plac zabaw dla dzieci, więc Hania była na... Tak, taki fajny ze zjeżdżalniami. Hania była na placu zabaw dla dzieci, a my z żoną... Poszliśmy na kręgle, słuchajcie, było bardzo fajnie, nawet teraz mi się udało wygrać.
Wolno sobie przegrać, ale to mnie w ogóle nie dziwi. A jako, że córeczka moja dostaje już szału i szajby. To najwyższa pora kontynuować. Jeszcze raz Bisiku gratuluję. Jacku gratuluję. Bisik, ty mi napisz na jakiś do siebie kontakt, na przykład mailowy w komentarzu u Jacka, bo mam wszystkie numery, to ja się z nim sam skontaktuję. Tak, byliśmy w Hulakuli. Nie wiem, czy u was też jest taka rzecz kęgielni. W Warszawie jest Hulakula. I na tym będziemy... I dostaje się imiona tak jak jakieś urodziny na takich karteczkach. Są też żółte, zielone takie karteczki, ale zawsze jest to takie linie. Imię jest zapisane markerem. Markerem. Który jest niezniwalny i to jest taka naklejka. Dobrze. Pięknie wam jeszcze raz dziękujemy. Hania Piona przebi. Ja też wam pięknie dziękuję. I mam nadzieję, że zobaczymy się przy okazji kolejnego vloga. Pa, pa.